kochani, witam Was ponownie na moim kanale i dzisiaj mówię Wam dzień dobry z mojej kuchni, ponieważ chciałabym Wam pokazać bardzo szybki i smaczny przepis na śniadanie. Będzie to deser z nasion chia. Jak wiecie, osoby po 40 często mają problem z trawieniem. Niestety nasz układ trawienny już w tym wieku spowalnia, więc musimy go jakoś zmobilizować do pracy. I wiecie, że nasiona chia są naprawdę bardzo zdrowe i tak jak Wam powiedziałam, również działają bardzo korzystnie na przemianę materii. Więc dzisiaj Wam pokażę, jak można szybciutko samemu przygotować sobie taki deser z nasion chia w domu. No więc, co będziemy potrzebowali do naszego deseru? Naturalnie niezbędnym składnikiem są nasiona chia. Wybierajcie nasiona bio, ponieważ te inne mogą być źle przechowywane. Ja kiedyś kupiłam sobie większą ilość nasion chia z Allegro, w zasadzie od dobrego sprzedawcy, ale chyba te produkty źle przechowywał i niestety w moich ziarnach była pleśń, więc sami widzicie, jak bardzo ważne jest zwracanie uwagi, aby te nasiona pochodziły z dobrego źródła i były przechowywane w dobrych warunkach. I ja do mojego deseru używam mleka kokosowego. Zobaczcie, takie nowe mleko kokosowe udało mi się kupić w Aldim. Ono jest z kurkumą, więc prawdopodobnie będzie żółtego koloru. Było jeszcze o smaku trawy cytrynowej, ale ja nie lubię kwaśnych smaków w takich produktach mlecznych, więc zdecydowałam się na to mleko z kurkumą. Będziemy potrzebowali jeszcze około 200-250 ml ciepłej, przegotowanej wody, bo tak jak wiecie, mleko kokosowe jest dość tłuste i po prostu, aby rozrzedzić nieco jego konsystencję, ja dodaję właśnie taką samą ilość wody jak mleka kokosowego. U mnie sprawdza się to dobrze, ale Wy oczywiście wodę możecie zastąpić mlekiem krowim lub każdym rodzajem innego mleka. Tutaj pozostawiam Wam dowolność. No więc teraz czas już przyszedł na przygotowywanie deseru i ja zazwyczaj robię go w takim pojemniku zamykanym, ponieważ on będzie przechowywany w lodówce i nie chciałabym, aby inne zapachy z lodówki przedostały się do mojego deseru z nasion chia. Zobaczcie, to mleko kokosowe jest bardzo żółciutkie dzięki zawartości kurkumy. Wylewamy całą puszkę naszego mleka. Jeśli Wy nie lubicie mleka kokosowego, to oczywiście możecie zrobić sobie taki deser ze zwykłego mleka krowiego. No i teraz wlewam do mojej puszki taką samą ilość wody ciepłej, jaka była ilość mleka. I od razu wykorzystuję wszystkie resztki, które znajdują się na dnie mojej puszki. Od razu mamy dwa w jednym, bo puszkę umyjemy. I wlewam tutaj do mojego pojemnika. Zobaczcie, puszka jest w zasadzie czyściutka. I teraz posłużę się taką miotełką do rozkrzepywania jajek, żeby to mleko dobrze rozprowadzić w wodzie, aby nie było żadnych brudek. Myślę, że już tyle wystarczy. No i bierzemy nasze nasiona chia. No więc teraz będziemy przechodzić do wsypywania naszych nasion. I
ja nie mam takiej regularnej miarki, ile tych nasion trzeba wsypać na 400 ml płynu. Musicie obserwować, jaką macie konsystencję, bo ten deser nie może być ani za gęsty, ani za rzadki. Ja zazwyczaj robię taką konsystencję budyniu i do śniadania dodaję sobie świeże owoce, maliny, borówki lub jakieś inne sezonowe owoce i ten deser smakuje naprawdę bardzo dobrze, a do tego jest bardzo zdrowy. Więc wsypuję po troszeczku moje nasiona chia. Pamiętajcie, że one Wam sporo spęcznieją i zagęszczą nasze mleko, więc raczej dodawajcie te nasiona pomalutku i obserwujcie, czy nasz płyn odrobinę się tymi nasionkami zagęścił. Ja już mniej więcej wiem, ile tych nasion mam dodawać, ale Wy musicie zrobić to po prostu na wyczucie. Myślę, że około 2-3 łyżki na taką ilość płynu na pewno tych nasion jest potrzeba. Myślę, że tyle wystarczy. I teraz zamykam mój pojemnik, wkładam do lodówki i mój deser będzie gotowy do spożycia jutro na śniadanko. No więc, moi drodzy, przychodzę do Was następnego dnia z update'em. Tak wygląda przygotowany deser z nasion chia. Konsystencja jest odpowiednia i pokażę Wam zaraz, jak ja podaję ten deser jako śniadanie. No i moi drodzy, widzieliście, jak szybko można przygotować takie fit śniadanko. Wszystkie składniki zawarte w tym śniadaniu są naprawdę bardzo zdrowe. Tak jak widzicie, nie było tutaj dodane ani grama cukru. Są tu tylko naturalne składniki, więc zachęcam Was do przygotowania sobie takiego pysznego, zdrowego śniadanka. Jeśli filmik Wam się podobał, to oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, zostawiania łapek w górę, no i zapraszam do komentowania, jakie są Wasze pomysły na przygotowywanie potraw z nasionami chia. A ja żegnam się z Wami dzisiaj serdecznie, pozdrawiam Was wszystkich cieplutko, trzymajcie się i do następnego filmiku. Pa, pa!